Witajcie, ja jestem Kirill, a to jest kolejny poradnik z FOTU. Ten odcinek będzie poświęcony Avengerowi produkowanemu przez Aegis. Obecnie mamy dostępne trzy warianty tego statku. Jest to Avenger Titan, czyli wersja transportowa, Avenger Stalker, czyli więźniarka oraz Avenger Warlock, czyli statek wyposażony w EMP. Istnieje również Avenger Titan Renegade, ale jest to tylko wariacja podstawowego wariantu, a nie coś nowego. Tradycyjnie omawiając skupię się na Tytanie, a pozostałe warianty omówię później. Warto nadmienić, że tak naprawdę jest to ten sam statek, w którym tylko wymieniono moduł, zmieniając tym samym właściwości statku. Avenger Titan jest wersją towarową tego małego statku. Uzbrojony jest dwa działa pierwszego poziomu, w których umieszczono CF-007 Badger oraz jedną wieżyczkę, na której znajduje się balistyczne działko samopowtarzalne GT-215 Mantis. CF-007 został umieszczony w slocie drugiego poziomu, a więc istnieje możliwość dołożenia gimbali albo wymiany na działka drugiego poziomu, np. na CF-117 Bulldog. Osobiście polecam taką wymianę, ponieważ da nam ona sporo większą siłę ognia. Dodatkowo, wariant posiada dwa sloty trzeciego poziomu przeznaczone na rakiety, w których znamocowano cztery rakiety drugiego poziomu. Statek jest mały, zwrotny i szybko potrafi zmieniać kierunek lotu, co daje mu niezłe szanse w walce. Posiada tarcze trzeciego poziomu, a więc przy jego rozmiarze całkiem przyzwoite. Niestety, nie jest to statek bojowy. Ma dość duży profil z góry, a nawet ten z przodu czy z boku nie należy do najmniejszych w proporcji do wielkości statku. Sam statek nie jest również bardzo mały. Jest mniejszy od Horneta, ale nie na tyle, by miało to duże znaczenie. Długość jest mniejsza, ale wysokość i rozpiętość skrzydeł jest już bardzo zbliżona. Dzięki swojej zwrotności daje radę unikać ognia przeciwnika. Problem pojawia się, kiedy zostanie trafiony. Jest to bardzo lekko opancerzona jednostka i nawet lekkie draśnięcie, które przejdą przez tarczę, mogą szybko przerodzić się w poważny problem. Statek nie posiada również kapsuły ratunkowej, więc w przypadku poważnego uszkodzenia albo zniszczenia zakończymy nasz żywot razem ze statkiem. Z pewnym zaskoczeniem odkryłem, że jednostka posiada łóżko. Pozwoli nam ono na wylogowanie się w przestrzeni kosmicznej bez potrzeby dokowania w stacji. Oznacza to, że statek nadaje się również do dalszych podróży, w których nie ma w okolicy stacji kosmicznej, a nie tylko do latania wokół niej. Wsiadając do niego pierwszy raz, starałem się wejść od boku, jak do większości małych jednostek. Tu jednak mała niespodzianka. Wsiada się do niego od tyłu i do samej kabiny pilota należy się czołgać specjalnym korytarzem, mijając wspomniane wcześniej łóżko. Jest to troszkę trudny sposób wsiadania i wysiadania, który nie pozwoli nam błyskawiczne znalezienie się za sterami statku w przypadku awaryjnej sytuacji. Może to dla nas mieć znaczenie, gdy zostaniemy zaskoczeni przez wrogów w czasie wykonywania misji poza statkiem. Od strony estetycznej jest to jedna z najładniejszych jednostek. Aurory mogą mieć swoich amatorów, tak samo jak statki z serii 300, jednak Avenger jest bezspornie ładny. Swoim wyglądem przypomina obecnie promy kosmiczne. Avenger Titan Renegade dodatkowo buduje na tym wyglądzie, dodając ładne niebiesko-pomarańczowe malowanie. Ten wariant ma dodatkowo nieco inne uzbrojenie na starcie. Został wyposażony w 9 Series Longsword oraz Tiger Streak T21. Co prawda broń jest dobra jak na jej wielkość, ale nie uzasadnia ceny tego wariantu o $25 wyższej od wariantu podstawowego. Tak więc naprawdę płacimy tylko i wyłącznie za malowanie. Avenger Stalker jest typową więźniarką. Zamiast modułu transportowego zainstalowano moduł zawierający 6 kapsuł do przewożenia schwytanych przestępców. Domyślne uzbrojenie zostało również zmodyfikowane. Zamiast CF-007 zainstalowane pierwszopoziomowe Distortion Cannon. Distortion Cannon ma za zadanie unieruchomić cel, wyłączając podzespoły. Na ten moment działko nie działa jeszcze jednak zgodnie z jego założeniami. Żeby zobaczyć pełen potencjał tej broni, będziemy musieli zaczekać do wprowadzenia Item 2.0, a więc prawdopodobnie do Alfy 3.0. Działo będzie zadawać Distortion Damage, które będzie oddziaływać bezpośrednio na komponenty, powodując ich przepalenie albo przynajmniej wyłączenie. Jak można sobie łatwo wyobrazić, ma to na celu obezwładnienie wroga bez jego zniszczenia.
może nam to pozwolić w schwytaniu uciekającego przestępcy. Nieco dziwne wydaje się jednak, że pomimo posiadania slotu na drugi poziom, zastosowane działo pierwszego poziomu, zamocowane na fixet. Biorąc jednak pod uwagę, że na stronie większość komponentów statku jest oznaczona jako to be decided, można się spodziewać, że nie jest to ostateczna konfiguracja. W ramach Q&A zadano ciekawe pytanie w kontekście chwytania graczy, którzy są przestępcami. Co prawda na etapie jego pisania ostateczne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, to najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym schwytany gracz po pewnym czasie odradza się ponownie, a gracz, który go schwytał, w swojej kapsule wiezie dalej już tylko NPC. Jest to kwestia zapewnienia przyjemności z gry obu graczom. Ostatnim wariantem jest Avenger Warlock. Ten wariant jest o tyle ciekawy, że moduł został wymieniony na Warlock moduł, czyli moduł MP. Moduł ten zajmuje całe miejsce i nie pozwala na wysiadanie z tyłu statku. Ta decyzja powoduje, że wariant nie posiada łóżka, a dodatkowo wsiada się do niego jak do większości myśliwców, czyli od boku. Uzbrojony jest w podobny sposób jak Avenger Stalker, czyli w Distortion Cannon. Sam moduł EMP jest to potężna bomba, która zbiera duży ładunek energetyczny, a następnie wypuszcza go, powodując duże obrażenia typu Distortion we wszystkich kierunkach. Jak można sobie łatwo wyobrazić, po wejściu item 2.0 może to mieć katastrofalne skutki na każdej większej jednostce, powodując kaskadowe wyłączenie wielu komponentów. Obecnie powoduje to tylko wyłączenie statku na kilka sekund, po czym automatycznie wszystko się włącza. Warto zaznaczyć, że dotyczy to również samego Warlocka. Teoretycznie powinien on się wyłączać na krótszy czas niż pozostałe statki. Niestety zaobserwowałem, że na ten moment jest to dokładnie taki sam czas, jak w przypadku innych statków. EMP ma również całkiem przyzwoity zasięg, ponieważ uderza we wszystkie kierunki mniej więcej na jakieś 1200 metrów, stwierdzone doświadczalnie. W tej broni ciekawe jest to, że jest stosunkowo niewiele sposobów, by jej uniknąć. Można uciec odpowiednio daleko, żeby wyjść spoza jej zasięgu, ale jak powiedziałem, to jest 1200 metrów, a Avenger jest statkiem szybkim i zwrotnym. Można zabić również źródło EMP, co może być trudne, biorąc pod uwagę szybkość i zwrotność tej jednostki. Ostatecznie można również wyłączyć wszystkie komponenty, zanim uderzy fala. W Q&A jest to sugerowana opcja dla dużych jednostek, w których jest dedykowany inżynier potrafiący szybko wyłączyć i włączyć z powrotem komponenty. Będzie to na pewno szybsza opcja niż włączanie komponentów po otrzymaniu obrażeń. Będą nieliczne jednostki, które będą posiadały odpowiednie ekranowanie pozwalające uniknąć tej fali. Obecnie znam tylko jedną taką jednostkę, jest nią Vanguard Sentinel. Nie należy jednak wykluczać, że w przyszłości będą również inne. Zgodnie z Q&A, Warlock nie będzie jedynym statkiem stosującym tą broń. Na ten moment jednak nie słyszałem o innych jednostkach posiadających takie możliwości, co czyni ten statek dość unikalnym. Avenger Titan kosztuje $50, Stalker 60, Titan Renegade 75, a Warlock $85. Oczywiście do cen należy doliczyć 23% VAT. No chyba, że ktoś mieszka w Stanach. Na koniec garść przemyśleń i mam nadzieję, że ciekawych informacji. Avenger ma być statkiem treningowym w kampanii Squadron 42 i ma posiadać wariant dwusiedzeniowy, w którym instruktor siedzi na tylnym siedzeniu, mając możliwość kontrolowania statku. Ze względu jednak na brak mechaniki pozwalającej na dostęp do jednego komponentu przez dwóch użytkowników, ten wariant nie został jeszcze zaprezentowany. Z tego, co wiadomo, taka możliwość pojawi się po zrobieniu item 2.0. Nie wiadomo, czy wariant dwusiedzeniowy pojawi się w PU. W założeniach, ze względu na swój spory przekrój, Avenger miał być statkiem mało zwrotnym, ale za to dobrze opancerzonym. Ostatecznie jednak pancerz ma minimalnie słabszy od Aurory, ale za to jest jednostką bardzo zwrotną. Szczerze mówiąc, przyspieszenie tego statku było dla mnie naprawdę imponujące.
Podejrzewam, że taka decyzja została podjęta, żeby dało się celować z broni typu Fixed. Poprawia to również skuteczność użycia EMP, nie pozwalając celowi uciec. Warlock ma trzy rodzaje broni: EMP, działa Fixed oraz działko na wieżyczce. Każda z tych broni zachowuje się w zupełnie inny sposób. Niestety, na ten moment mamy tylko dwie grupy broni. To powoduje, że nie jesteśmy w stanie skutecznie korzystać ze wszystkich trzech broni i musimy się zdecydować na dwie z nich, albo połączyć Fixed z wieżyczką. Takie połączenie powoduje jednak, że albo nie korzystamy z możliwości wieżyczki, albo strzelamy w powietrze z dział celując wieżyczką. Jak oceniam samego Avengera jako statek, jako myśliwiec? Słabo. Na ten moment statek ma bardzo małe możliwości dostosowania do własnych wymagań, bardzo słabe uzbrojenie na starcie, bo dwie jedynki i jedną dwójkę. Nawet po podniesieniu broni do dwójek, zabicie celu zajmuje całe wieki. Jako mały statek handlowy wolę Aurorę, jako myśliwca odpowiedni wariant Mustanga albo Orgina 325A. Wiele osób poleca Avengera jako upgrade z Aurory. Osobiście uważam, że jest to bardzo słabe doradztwo. Z tego co obserwuję, Avenger nie jest upgrade'em, a wręcz downgrade'em. Aurora Ellen jest znacznie bardziej uniwersalna, a dodatkowo może posiadać 4 działa drugiego poziomu zamocowane na fixe, co daje znacznie lepsze możliwości ponad to, co oferuje Avenger. Mustang posiada również bardzo mocne uzbrojenie, a dodatkowo jest bardzo szybki i zwrotny, bijąc w ten sposób Avengera w każdym względzie. Nie posiada jednak tak ładnej ładowni. Aurora nie będzie tak zwinna, ale dobry pilot będzie w stanie z niej znacznie więcej wycisnąć. Jeżeli chodzi o mnie, to w kategoriach cenowych, w których pojawia się Avenger Titan, wybrałbym jednak Aurorę Ellen. Na koniec podziękowania dla Fi za pomoc przy kręceniu tego filmu. Jak zawsze dzięki za oglądanie i do zobaczenia w świecie Star Citizena.